15 sierpnia obchodzimy w kościele uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to również Dzień Narodzin dla Nieba błogosławionego Izydora z Kongo. 24 kwietnia 1994 roku podczas synodu biskupów poświęconego Afryce święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Izydora z Kongo, który oddał życie za wiarę, gdy miał 20 kilka lat, a chrześcijaninem był zaledwie od 3 lat. Należał do bractwa szkaplerza świętego Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Urodził się w rodzinie ubogich rolników z plemienia Boanga w równikowej części Konga. W 1905 roku, w wieku około 20 lat, podjął pracę w pobliskim mieście. Tam chodził do kościoła ojców trapistów. Po kilkumiesięcznym katechumenacie 6 maja 1906 roku został ochrzczony. Przyjął wówczas imię Izydor, a także szkaplerz, szatę Maryi. Zmieniał miejsce zamieszkania i pracodawców. Ostatecznie zatrudnił się u kolonizatora, Van Cautera, ateisty. Izydor był pracowity, postępował nienagannie, ale ściągnął na siebie gniew i agresję, ponieważ nosił szkaplerz, modlił się i ewangelizował. Pracodawca dwukrotnie zażądał zdjęcia szkaplerza, nie uczynił tego, więc został ubiczowany. Mimo to nadal się modlił i głosił dobrą nowinę współpracownikom. W połowie lutego 1909 roku Van Cauter brutalnie zerwał mu szkaplerz i skazał na biczowanie batami zakończonymi ostrymi haczykami. Wymierzono mu ponad 200 razów. Zmaltretowanego umieszczono na 4 dni wędzarni kauczuku, a potem porzucono w pobliskim lesie. Znalazł go tam pewien Niemiec, zawiózł do wioski i powierzył chrześcijanom. On także zawiadomił o przestępstwie miejscowe władze. Agonia Izydora trwała pół roku. Bardzo cierpiał z powodu zainfekowanych ran, wiele się modlił, a szczególnie bliską była mu modlitwa różańcowa. Odwiedzających go budował dojrzałą duchowością, wzywał: umieram, bo jestem chrześcijaninem. W tym tkwi sedno całej sprawy. Torturowano mnie tylko dlatego, że jestem chrześcijaninem. Misjonarzy, którzy przyszli go pocieszyć i udzielić sakramentów świętych, przyjął z wielką radością. Zapytany, czy nie czuje nienawiści do Van Clotera i czy mu przebaczył, odpowiedział: naprawdę nie gniewam się na niego. Kazał mnie torturować, no i cóż, to jego sprawa. Bo powinien wiedzieć, co robi. Ja będę się za niego modlił. Kiedy będę w niebie, będę się za niego dużo modlił. Błogosławiony Izydor zmarł w opinii świętości w niedzielę 15 sierpnia 1909 roku. Do końca modlili się przy nim chrześcijanie. W homilii podczas beatyfikacji Ojciec Święty mówił o nim i do niego: tak jak każdy ochrzczony, zostałeś wezwany do szerzenia dobrej nowiny. Umiałeś dzielić się swoją wiarą i świadczyłeś o Chrystusie z tak wielkim przekonaniem, że dla twoich bliskich stałeś się jednym z tych mężnych, wiernych, świeckich, którzy są katechistami. Tak, błogosławiony Izydorze, do końca wierny obietnicom chrztu, byłeś prawdziwie katechistą i wielkodusznie służyłeś Kościołowi w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej. Izydorze, twoje uczestnictwo w paschalnym misterium Chrystusa, w najwyższym dziele Jego miłości, było całkowite. Pragnąłeś za wszelką cenę pozostać wierny przyrzeczeniom twojego chrztu i tak jak twój mistrz na krzyżu, stałeś się twórcą pokoju i pojednania. Cieszyłeś się szacunkiem i poważaniem w twoim środowisku, w którym było wielu niechrześcijan. Pokazujesz nam w ten sposób drogę dialogu, tak bardzo ludziom potrzebnego. Odziany w szatę Maryi, tak jak ona i razem z nią kontynuowałeś twoją pielgrzymkę wiary, tak jak Jezus, dobry pasterz, oddałeś swoje życie za owce. Pomóż nam, którzy musimy przejść tą samą drogę, abyśmy potrafili patrzeć z ufnością na Maryję i obrać ją sobie za przewodniczkę. Błogosławiony Izydor patronuje ludziom świeckim w Kongo. Jest wzorem zwyciężania zła dobrem. Jego imię wpisane jest w martyrologium rzymskim pod datą 15 sierpnia. Zakon karmelitański obchodzi jego wspomnienie już 12 sierpnia.
Módlmy się. Boże mocy i miłosierdzia, Ty dałeś błogosławionemu Izydorowi z Kongo, Twojemu męczennikowi, zwycięstwo w bólu i cierpieniu. Umocnij nas, którzy świętujemy dzień Jego zwycięstwa i pomóż nam zwyciężać zło, które nam zagraża. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.